Cześć, witaj na moim jogowym kanale. Nazywam się Mary Kate i dzisiaj Flexibility Friday, czyli joga rozciągająca. Jesteśmy prawie na finiszu naszego Janu Yoga Challenge, także trzymaj się mocno, przed nami jeszcze 3 ostatnie praktyki, a naszą dzisiejszą zaczniemy od leżenia na plecach, także odłóż się wygodnie, połącz podeszwy stóp i odkładając się na matę, pozwól, żeby kolana swobodnie rozchyliły się na zewnątrz. Pozycja Supta Baddha Konasana. Zamknij oczy, odłóż dłonie wygodnie wzdłuż tułowia. Weźmiemy sobie tutaj kilka głębokich oddechów na rozpoczęcie praktyki. Postaraj się puścić biodra luźno. Czuć, jak one z każdym wydechem opadają delikatnie niżej. Poczuj, jak powietrze rozszerza nie tylko klatkę piersiową z przodu i żebra, ale także żebra z tyłu i plecy, jak się rozchodzą po macie z każdym wdechem i wydechem. Powoli wyprostuj lewą nogę do przodu i przyciągnij zgięte prawe kolano do siebie. Postaraj się przyciągnąć udo jak najbliżej klatki piersiowej. Cały czas i klatka, i głowa są odłożone na matę. Przyciągamy nogę do siebie, a nie siebie do nogi. Zacznij zataczać delikatne okręgi stopą, tak żeby rozruszać i rozgrzać kostkę kilka razy w jedną, kilka razy w drugą. Zagnij lewą nogę w kolanie i postaw stopę przed pośladkiem. Odłóż prawą kostkę na lewe kolano. Chcemy, żeby prawe kolano się nam wychyliło do boku, było możliwie jak najbardziej w linii ze stopą. Powoli przyciągamy całość do siebie, łapiemy sobie pod lewym kolanem i staramy się jak najbliżej zbliżyć nogi do tułowia. Jeżeli sięgasz, to prawy łokieć możesz odłożyć sobie na prawe kolano i starać się je jeszcze delikatnie odchylać na bok. Na wydechu coraz bliżej. Poczuj przyjemne rozciąganie z tyłu prawego pośladka. I z tej pozycji, cały czas przytrzymując się pod lewym kolanem, zaczynamy delikatnie się kołysać. Kilka razy kołyska i za którymś razem, miejmy nadzieję, będziesz miał dość wybicia, żeby usiąść. Wtedy puszczamy nogę, odkładamy dłonie z tyłu za plecami i doprostowując plecy, przyciągamy teraz siebie do nogi. Chcemy się dostać jak najbliżej, możesz sobie podsunąć tą lewą stopę jeszcze bliżej i cały czas pilnujemy, żeby prawe kolano było odchylone do boku.
Jeszcze kilka oddechów tu. Mocno wyciągnięta klatka. Cały czas głęboki oddech. Z wydechem zginamy ręce i odkładamy się z powrotem na plecy. Puszczamy prawą nogę prosto na matę. Przyciągamy lewe kolano do klatki. Zbliżamy udo jak najbliżej. Chcemy je przykleić do klatki piersiowej i zataczamy okręgi kostką. Kilka razy w jedną stronę, jak najszersze koła. I kilka razy w drugą. Zegnij prawą nogę w kolanie, stopa odkłada się przed pośladkiem i kładziemy lewą kostkę na prawym kolanie. Lewe kolano odchyla się świadomie do boku i przyciągamy całość do siebie, łapiemy pod prawym kolanem i zbliżamy nogi jak najbliżej do tułowia. Lewy łokieć, jeśli sięga, odpycha cały czas to lewe kolano na zewnątrz. To naprawdę pogłębia i umacnia pozycję. Jeszcze jeden oddech tu. I powoli zacznij się kołysać. Kilka dobrych razy, żeby rozmasować cały kręgosłup. I jak się uda, to siadamy bez użycia dłoni, rozplątujemy ręce do tyłu i doprostowywując plecy, wypychając się z tych dłoni z tyłu, przyciągamy teraz klatkę do nóg. Jeszcze jeden głęboki oddech. I powoli odkładamy nogi do boku, tak żeby lewa stopa stanęła na macie. Odkręcamy się do tyłu przez prawe ramię, dłonie sięgają na tył maty i podnosząc pośladki prostujemy nogi do góry. Stajemy sobie na szerokość bioder, jesteśmy odwróceni tyłem do maty, także spokojnie, ja też jestem odkręcona. Przenieś sobie ciężar ciała na przody stóp i puść tułów luźno na dół. Głowa, szyja, ramiona, wszystko zwisa luźno, kolana mogą być tutaj jeszcze zgięte. Przenieś ciężar ciała na przody stóp. I zostajemy tu na kilka oddechów, staramy się doprostować nogi. Zginamy kolana, odkładamy tułów na uda i kręg po kręgu podnosimy się do góry. Ok. Stajemy sobie na środku maty, stopy cały czas na szerokość bioder i z wdechem wyciągamy dłonie do sufitu. Łączymy je razem w ten sposób i sięgamy nim jak najwyżej, przeciągamy się do góry. Ramiona daleko od uszu, barki ściągnięte na dół. Weź tu głęboki wdech i z wydechem wyciągamy się na prawą stronę. Klatka nie opada na dół, tylko jest zrotowana do sufitu. Góra wdech, wydech na bok. Wdech, góra i wydech. Wdech. I wydech, trzymamy mocny brzuch, wdech
I teraz z wydechem, opuszczając ręce na prawą stronę, puszczamy biodra. I one odpadają, wypychają się w lewą stronę, jeszcze mocniejsze wygięcie. Góra, wdech i wydech, dłonie na lewo, puszczamy biodra na prawo. I góra, wdech. Ok, odkładamy dłonie wzdłuż tułowia i wydech. Stajemy sobie z przodu maty, stopy razem. Dłonie do góry, wdech. Z wydechem dłonie do klatki podnosimy prawe zgięte kolano. Ciągniemy nimi jak najwyżej do sufitu. Powoli pochylamy klatkę do przodu i prostujemy nogę do tyłu, wojownik trzeci, biodra w jednej linii. Aktywnie naprężamy nogę z tyłu, staramy się doprostować lewą nogę, na której stoimy. Jeżeli nie możemy, to zostajemy na zgiętej nodze. I z wydechem daleki krok do tyłu, odkładamy dłonie na matę i kładziemy prawą nogę na ziemię, podnosimy się do wykroku. Możesz odłożyć dłonie na kolana i z wydechem opuszczamy biodra nisko. Klatka uniesiona, wypchnięta delikatnie do przodu, ale na tyle, żeby móc zatrzymać napięty brzuch i pilnować dołu pleców. Powoli odkładamy dłonie na matę i wypychając biodra do tyłu, prostujemy lewą nogę. Naprężamy ją po czubki palców stopy i staramy się delikatnie wsunąć lewe biodro w głąb tułowia, tak żeby biodra były w jednej linii. Doprostuj tutaj aktywnie plecy, jeżeli nie sięgasz dłońmi na matę, żeby plecy wyprostować, to dłonie na talię. Głęboki wdech i z wydechem te proste plecy staramy się opuścić do nogi. Jeżeli sięgasz dłonie na macie, ale nie kosztem prostych pleców. Z wydechem zejdź maksymalnie nisko do nogi. I z wdechem wracamy do przodu, zginamy lewe kolano, biodra nisko, dłonie do sufitu. I z wydechem wracamy. Prostujemy lewą nogę, biodra do tyłu. I do przodu wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Góra, wdech. I wydech. Góra, wdech. I wydech. Wróć biodrami do przodu ostatni raz. Odłóż dłonie na matę. Podnosimy prawą nogę z tyłu do góry i dokładamy lewą. Wydech, chaturanga. Pies z głową do góry, wdech. Pies z głową na dół, wydech. Wypchnij się aktywnie z dłoni. Odkręcone pośladki do sufitu. Pięty ciągną do maty. Mocno przeciągnij się w pierwszym psie. Jeżeli lubisz, to możesz kilka razy zgiąć kolana. Odstawić raz jedną, raz drugą piętę na matę. Z wdechem podnosimy lewą nogę do góry, biodro odkręca się na zewnątrz i sięgamy stopą jak najwyżej. Przeciągamy się w pozycji i powoli zginamy kolano, przyciągamy je do klatki, stawiamy stopę między dłońmi, zapieramy się na dłoniach z przodu, podrzucamy prawą nogę do góry. Jesteśmy z powrotem w wojowniku trzecim. Jeden oddech tu. I z wydechem wstajemy, przyciągamy nogę, stopy razem.
Okej. Z wdechem dłonie do góry. Wydech, ściągamy dłonie do klatki, lewe kolano do góry. Wypychamy je jak najwyżej do sufitu. Samą siłą mięśnie to zapracowujemy. Jeszcze jeden oddech tu. Wydech do wojownika trzeciego, klatka opada naprzód. Prostujemy lewą nogę do tyłu. Szukamy stabilności swojego ułożenia w tej pozycji. Staramy się trzymać biodra w jednej linii. Zginamy prawą nogę, daleki krok do tyłu. Dłonie na matę i lewa noga opada na dół. Podnosimy się do wykroku, dłonie na kolano. Wydech, biodra nisko. Zostajemy tu kilka oddechów. Z każdym wydechem biodra ściągamy bliżej maty. Odłóż dłonie na matę, biodra do tyłu, prostujemy prawą nogę. Prostujemy plecy, podejdź dłońmi tak blisko jak potrzebujesz, albo na biodra, albo na macie. Przyciągamy delikatnie to prawe biodro do siebie, żeby były w jednej linii i staramy się z wydechem proste plecy opuścić do nogi. Naprężona, aktywna noga z przodu. Palce stopy tak jakby chciały wskazywać w twoją stronę. Z wdechem wracamy do przodu, dłonie do góry i wydech tył. Do przodu wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Ostatni raz biodra do przodu. Powoli dłonie wracają na matę. Lewa noga podnosi się do góry. Dokładamy prawą. Chaturanga, wydech. Pies głową do góry, wdech. I pies głową na dół, wydech. Przeciągnij się aktywnie w pozycji. Ściągamy pięty do maty. Na wdechu prawa noga do góry, biodro odkręcamy na zewnątrz. Powoli zgięte kolano do klatki i stopa między dłonie. Zapieramy się na dłoniach z przodu. Podrzucamy lewą nogę do góry, wojownik trzeci. Jeszcze jeden oddech tu. Z wydechem podnosimy się do góry, stopa do stopy, dłonie wzdłuż tułowia. Z wdechem dłonie do góry. Z wydechem prawe kolano do klatki. Wojownik trzeci. Klatka nisko, prawa prosta noga sięga do tyłu. Tak jakbyś chciał piętę wbić w ścianę, w cokolwiek za sobą. Dłonie na matę, daleki krok do tyłu i podnosimy się do wykroku. Tylnia pięta jest cały czas uniesiona. Ściągamy jak najniżej biodra. Zostajemy tu. Jeszcze jeden oddech. Z wydechem dłonie na matę. Lewa stopa do tyłu, chaturanga, wydech. Pies głową do góry, wdech. Pies głową na dół, wydech. Przeciągnij się aktywnie z dłoni.
Powoli lewa noga do sufitu. Jak najwyżej odkręcone biodro. Kolano do klatki, stopa między dłonie, podrzucamy prawą nogę do góry. Jesteśmy w wojowniku trzecim, dłonie cały czas są na macie tym razem. Mocno wyciągamy prawą nogę do tyłu i z wydechem wędrujemy dłońmi do lewej stopy, staramy się przykleić klatkę do uda i prawa noga podnosi się jak najwyżej. Pozycja stojącego szpagatu. Oczywiście podnosimy nogę tak wysoko, jak to możliwe. Trzymamy jeszcze jeden oddech. Z wydechem noga wraca do przodu, a my podnosimy się do góry. Przyciągamy kolano do klatki. Okej. Oddech tu. Powoli odstawiamy prawą kostkę na lewe kolano. Tak jak na początku praktyki. Aktywnie rotujemy prawe kolano na zewnątrz. I z wydechem wchodzimy powoli do skłonu. Odkładamy dłonie na matę. I staramy się wejść jak najbliżej do nogi. Pilnujemy, żeby prawe kolano cały czas było odkręcone do boku. Ciężar ciała naprzód lewej stopy i z wydechem coraz bliżej przyciągamy się do nogi. Możemy chwycić za łydkę z tyłu albo zostawić dłonie na macie. Jeszcze jeden oddech i powoli puszczamy nogę, odkładamy prawą stopę na matę, zginamy kolana, klatka na udach i kręg po kręgu rolujemy się do góry. Okej, z wdechem dłonie do góry, wydech lewe kolano do klatki. Maksymalnie wyciągamy je do sufitu. Z wydechem wojownik trzeci. Jedna naprężona linia. Powoli zginamy prawe kolano. Daleki krok do tyłu i wysoki wykrok. Biodra opuszczamy do maty. Ramiona do sufitu. Tylnia pięta uniesiona. Jeszcze jeden oddech tu. I dłonie wracają na matę. Przyciągamy prawą stopę, czaturanga wydech. Pies głową do góry wdech. Pies głową na dół wydech. Przeciągnij się w pozycji. Z wdechem prawa noga do sufitu. Mocno odkręcamy biodra. Chcemy sięgnąć stopą jak najwyżej. Aktywnie wypychaj się z dłoni. Z wdechem kolano do klatki, stopa między dłonie. Dłonie wysuwamy delikatnie do przodu. Podrzucamy lewą nogę do przodu. Wojownik trzeci. Dłonie są tym razem na macie. Trzymamy pozycję i powoli podchodzimy dłońmi do prawej stopy, zbliżamy cały tułów do nogi. Chcemy odłożyć żebra na udzie i zbliżyć czoło do łydki, lewa noga i jak najwyżej do sufitu. I jeszcze jeden oddech tu. I po.
powoli podnosimy się do góry. Nie chcemy odkładać lewego kolana na matę, tylko podnieś się prosto do góry. Okej. Jak się chwiejemy, to staramy się złapać równowagę. Kolano jest uniesione. Łapiemy tu oddech. I powoli lewa kostka na prawe kolano. Odkręcamy kolano na zewnątrz i z wydechem wchodzimy do skłonu, dłonie na matę i staramy się jak najbliżej nogi podejść. Pilnujemy lewego kolana odkręconego na zewnątrz, ciężar ciała naprzód prawej stopy. Powoli puszczamy nogę, odstawiamy lewą stopę na matę. Zawisamy sobie na moment w skłonie, puszczamy tu w głowę klatkę luźno. Ciężar ciała na przód stóp. Powoli zginamy kolana i staramy się opuścić pośladki aż do maty, zatrzymując całe stopy i odkładamy się do siadu z wyprostowanymi nogami. Napinamy nogi, palce jakby chciały wskazywać w twoją stronę, z wdechem wyciągamy dłonie do sufitu. Z wydechem skłon do nóg. Zostajemy tu na kilka oddechów. Aktywnie się przyciągamy. Staramy się odłożyć brzuch na uda, a nie czoło na kolanach. Chcemy się wysuwać do przodu, nie do dołu. I jeszcze jeden oddech tu, z wydechem maksymalnie się przyciągamy do nóg i z wdechem rolujemy się kręg po kręgu do góry. Przyciągamy za sobą zgięte prawe kolano, prawa dłoń sięga do tyłu za plecy, z wdechem wyciągamy lewą dłoń do góry, z wydechem zahaczamy łokieć o kolano i skręcamy się jak najdalej za siebie. Aktywnie się wypychamy z prawej dłoni, żeby się nie zapadać w barku. I z każdym wydechem chcemy spojrzeć dalej za prawe ramię. Z wdechem wracamy do centrum. Prostujemy prawą nogę, przyciągamy lewe kolano, lewa dłoń za plecy. Wdech wyciągamy prawe ramię do góry. Wydech, łokieć za kolano, skręt. Stopa z przodu jest cały czas aktywna. Cały czas naprężone palce stopy. I głęboki oddech. Z wdechem wróć do centrum, przyciągnij prawe kolano i rozstaw stopy delikatnie szerzej niż na szerokość bioder. Obejmujemy kolana ramionami, chcemy włożyć kolana w zagłębienie przy łokciu i z wdechem doprostowujemy plecy, chcemy wsunąć klatkę między uda.
Z wydechem puszczamy plecy do tyłu, pozwalamy im się zaokrąglić. Góra, wdech, patrzymy na sufit. Wydech na dół, broda do mostka. I góra, wdech. I z wydechem zawisamy sobie na tych rękach. I wdech. I wydech. Wdech. 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 I wydech. Puszczamy dłonie, przekręcamy się na kolana. Chcemy odłożyć pośladki na pięty i powoli wysuwamy ręce do przodu. Odkładamy czoło na macie i odpoczywamy w pozycji dziecka. Jeżeli chcesz jeszcze na koniec poszukać trochę otwarcia, to możesz rozsunąć kolana na zewnętrzne krawędzi maty i wysunąć się tu do przodu, tak żeby klatka opadła jeszcze niżej. Zostaniemy tutaj na kilka oddechów już do końca praktyki. Możesz rozluźnić ramiona, już nie sięgać nimi mocno do przodu, tylko pozwalać im spływać na matę. Przenieś swoją uwagę z powrotem na klatkę piersiową, na ruch otwarcia i zamknięcia z każdym wdechem i wydechem. Poczuj, jak klatka napiera na matę, na uda. Poczuj, jak rozluźniają się biodra i nogi, ramiona. Poczuj, jak napięcie spływa z ciebie na matę. Na wdechu powoli, kręg po kręgu, rolujemy się do góry. Siadamy sobie wygodnie, żeby wziąć jeszcze jeden wspólny oddech. Z wdechem wyciągnij ramiona do sufitu i z wydechem ściągnij dłonie na mostek. Namaste. Dziękuję bardzo za wspólną praktykę, za nasz kolejny wspólny Flexibility Friday. Mam nadzieję, że poczułeś to otwarcie ci w biodrach i w klatce piersiowej i w całym ciele. Daj znać koniecznie, jak się czujesz i widzimy się na macie już wkrótce znowu. Dzięki, do zobaczenia.